Kapitan lejtnant Heinrich Bruns był świetnie zapowiadającym się oficerem Kriegsmarine, pełniącym od 1941 roku służbę dowódcy niemieckiego U-Bota, jakim był U-175. Jego początkowe sukcesy odniesione na tej jednostce przyniosły mu sławę w całych Niemczech, a jego osobista odwaga wykazana na polu bitwy w końcu doprowadziła go do miejsca, do którego zapewne nigdy nie chciałby trafić. Niemiecki okręt podwodny U-175 był oceanicznym ubotem zaliczanym do typu 9C. Pracę nad jego konstrukcją rozpoczęto 23 grudnia 1939 roku w stoczni AG Weser w niemieckiej Bremie. W ponad rok później okręt ten został wodowany i po dłuższych przygotowaniach i wykończeniach technicznych dnia 5 grudnia 1941 roku został on wcielony w skład Kriegsmarine. U-bot ten charakteryzował się wypornością pełną na powierzchni w granicach 1120 ton, a w zanurzeniu 1232 ton. Jego napęd stanowiły działające na powierzchni dwa silniki wysokoprężne o mocy 4400 koni mechanicznych oraz dwa silniki elektryczne o mocy 1000 koni mechanicznych, mające swoje zastosowanie w zanurzeniu. U-bot ten posiadał też 6 wyrzutni torpedowych kaliber 533 mm oraz 105 mm działo pokładowe, a także małokalibrowe działka przeciwlotnicze. Jego pierwszy i zarazem jedynym dowódcą został 29-letni kapitan lejtnant Heinrich Bruns. Ten oficer Kriegsmarine na świat przed dnia 3 kwietnia 1912 roku w miejscowości Kastrop-Rauxel w północno-zachodnich Niemczech. Swą karierę w niemieckiej marynarce wojennej rozpoczął już w roku 1931, a więc był on już doświadczonym, mającym za sobą 10-letnią służbę oficerem. W tym czasie zdążył też dorobić się kilku istotnych odznaczeń, a jednym z nich był krzyż żelazny drugiej klasy, nadany Brunsowi jeszcze w 1940 roku. Niemniej było to odznaczenie za jego służbę na jednostkach nawodnych. Do 1941 roku zdołał on odbyć służbę m.in. na dwóch pancernikach, Scharnhorstie i Schleswiku-Holsteinie. Do U-Bot-Waffe wstąpił niedawno, gdyż dopiero w marcu 1941 roku. W momencie wstąpienia do niemieckich sił podwodnych, Bruns był już żonaty i miał dwoje dzieci. Jego największą pasją było dowodzenie niszczycielem, jednak w tamtym czasie nie było żadnego wolnego do obsadzenia stanowiska dowódcy tego typu jednostki. Niepocieszony tym faktem, Bruns zgłosił się do U-Bot-Waffe. Pierwszym U-Botem, na jakim służył, był U-75 i po kilku spędzonych na nim miesiącach jako jego oficer wachtowy, pod koniec 1941 roku przydzielony mu został oceaniczny U-175. Bruns w Kriegsmarine uznawany był za dobrze rokującego i zdolnego dowódcę, a on sam już wkrótce miał potwierdzić powszechnie panującą o nim opinię. Po blisko półrocznym szkoleniu i próbach morskich U-175 został wreszcie wysłany na swój pierwszy patrol bojowy.
Patrol ten obejmował rejs z portu w niemieckiej Kilonii do głównej bazy ubotów na atlantyckim wybrzeżu okupowanej Francji, jakim było wówczas Lorient. W trakcie jego trwania, dowodzący ubotem kapitan lejtnant Bruns dokonał rzeczy, jaka nigdy wcześniej, ani też później nie zdarzyła się żadnemu dowódcy niemieckich ubotów podczas całej II wojny światowej. W ciągu 64 dni spędzonych na morzu zdołał on zatopić w dniach od 19 września do 5 października 1942 roku łącznie aż 9 statków o tonażu blisko 33 tysięcy ton wyporności. Był to wielki sukces tego wciąż niedoświadczonego w dowodzeniu ubotem oficera. W trakcie trwania tego patrolu jego okręt został też dwukrotnie zaatakowany przez należący do floty powietrznej Stanów Zjednoczonych bombowiec Douglas B-18 Bolo. Jednak szczęśliwie udało mu się uniknąć uszkodzeń, a dnia 17 października 1942 roku dopłynął on wreszcie do bezpiecznego schronienia, jakim była baza ubotów w Lorient. Na kolejny patrol bojowy U-175 wyruszył jeszcze pod koniec 1942 roku, a jego rejonem operacyjnym miały być wody atlantyckie, nieopodal południowo-zachodniego wybrzeża Afryki. Patrol ten nie był już tak udany jak poprzedni. Brunsowi udało się zatopić tylko jeden statek. Był nim amerykański Benjamin Smith o łącznej wyporności ponad 7 tysięcy ton, a do jego zatopienia doszło dnia 23 stycznia 1943 roku. 7 dni później, podczas rejsu powrotnego, U-175 został zaatakowany przez brytyjską łódź latającą, której załoga wykonała na niego zrzut łącznie 6 bomb. Ich bliskie wybuchy doprowadziły do poważnych uszkodzeń na ubocie, który resztę trasy musiał pokonać w wynurzeniu. 24 lutego 1943 roku, po 86 dniach spędzonych na Atlantyku, U-175 znowu dopłynął do Lorient. Na swój kolejny, trzeci już patrol bojowy, U-175 wypłynął z Lorient 10 kwietnia 1943 roku, a jego rejonem operacyjnym miał być północny Atlantyk. W trakcie jego trwania dość szybko, bo już po zaledwie 7 dniach rejsu, dnia 17 kwietnia przed południem, obserwatorzy na U-175 dostrzegli w oddali duży zespół jednostek nawodnych. Był to aliancki konwój HX-233, liczący 57 statków ubezpieczanych łącznie przez 8 jednostek. W ich skład wchodziło 5 korwet, 2 kanonierki i 1 niszczyciel. Kiedy tylko konwój ten znalazł się w polu widzenia załogi U-175, jego dowódca Bruns nakazał natychmiast zwiększyć moc silników ubota do pełnych obrotów i ruszyć w jego kierunku. Wszyscy na ubocie zdawali sobie sprawę z faktu, że Bruns przygotowuje się do wielce ryzykownego ataku w dzień. Jego oficerowie zasugerowali nawet, aby wstrzymać się z tym posunięciem do nocy. Jednak pierwszy dowódca U-175 nie zamierzał ich słuchać. Kiedy tylko jego ubot zbliżył się do konwoju, Bruns zdecydował się na jego kontrolne rozpoznanie przez peryskop. Jego uwagę skupił przede wszystkim duży amerykański zbiornikowiec Harrison Smith o wyporności niemalże 12 tysięcy ton. Był to zarazem największy statek w całym konwoju, a po wstępnym rekonesansie Bruns doszedł do przekonania, że jego zatopienie nie powinno przysporzyć większych problemów. Nakazał więc swojej załodze zająć stanowiska bojowe i przygotować do odpalania torpedy dziobowe. Cel znajdował się zaledwie w odległości 3,5 km od ubota. Bruns wydawał właśnie ostatnie polecenia swojej załodze, aby ustawić U-175 w najlepszej możliwej pozycji do wykonania ataku torpedowego. Jednak skrupulatne przygotowania do zatopienia amerykańskiej jednostki zostały nagle przerwane. Znajdujący się na pokładzie radiooperator niespodziewanie zameldował nasłuch wysokich i coraz głośniejszych tonów silników zbliżających się do U-175. Wraz z upływającymi sekundami dźwięki stawały się coraz głośniejsze, aż w końcu wyraźnie były one słyszane na pokładzie ubota przez wszystkich członków jego załogi. Pomimo tak oczywistego zagrożenia, Bruns wciąż nie reagował. Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy na własne uszy usłyszał sygnał ASDIC-u i w związku z tym nakazał natychmiastowe wycofanie swojego ubota. Jednak na nieszczęście dla niego i całej załogi U-175, na skuteczny manewr, było już stanowczo za późno.
Jednostką zbliżającą się do U-175 była amerykańska kanonierka Spencer, dowodzona przez komandora Harolda Burdina. Kiedy tylko zdołała ona zbliżyć się na swój cel, jej załoga dokonała zrzutu łącznie dwóch serii po 11 bomb głębinowych z zapalnikami nastawionymi na detonację w przedziale głębokości pomiędzy 15 a 30 metrów pod wodą. Niemiecki U-boot znajdował się wówczas na głębokości 20 metrów, nieco na prawo od zrzutu ładunków wybuchowych. Jednak ich gwałtowne i bliskie podwodne eksplozje, choć nie uzyskały bezpośredniego trafienia, doprowadziły do poważnych uszkodzeń na okręcie. Prawie cała jego załoga została ogłuszona. Na U-bocie pogasły wszystkie światła, a do jego wnętrza zaczęła wdzierać się woda. Eksplozje bomb głębinowych przyczyniły się także do poważnych uszkodzeń w całej maszynowni, która niespodziewanie przestała pracować, a U-175 bezwładnie zaczął opadać w głąb atlantyckiej otchłani. Ogólna sytuacja załogi niemieckiego U-bota była dramatyczna. Jego dowódca Bruns nie był w stanie wydawać rozkazów, gdyż pozostawał oszołomiony wstrząsami wywołanymi przez bliskie wybuchy bomb głębinowych. Do jednostki wciąż dostawała się woda. Nie można też było zamknąć wodoszczelnych drzwi działowych, ponieważ od wybuchów odkształcony został kadłub U-bota, a dodatkowo jednostka ta nie reagowała na ruchy sterami głębokości. W takiej sytuacji, kiedy U-175 znajdował się już na krytycznej głębokości zanurzenia wynoszącej aż 275 metrów, dowództwo nad nim przejął oficer techniczny i w ostatniej próbie uratowania U-bota przed zgnieceniem przez ciśnienie wodne nakazał on wyszacowanie wszystkich zbiorników balastowych. Po wykonaniu tej czynności, uwaga całej załogi skupiła się na głębokościomierzu, którego wskaźnik już dawno przekroczył możliwą skalę upadania. Jednak po chwili dało się zauważyć, że jego wskazówka powoli zaczyna się cofać. U-175 zaprzestał dalszego opadania i zaczął się powoli bezwładnie unosić ku górze. Niemniej radość jego załogi zmącał fakt, że tam na powierzchni atlantyckiej, do której teraz zmierzali, czekała na nich armada wrogich i w pełni uzbrojonych jednostek US Navy. Kiedy U-175 powoli unosił się ku górze, Bruns dochodził do siebie i po paru chwilach był już znowu sprawny i gotowy do wydawania poleceń swojej załodze. Ta z kolei przygotowywała się na najgorsze, co może ją spotkać tuż po wynurzeniu. Tymczasem na powierzchni atlantyckiej do będącej tam kanonierki dołączyła w tym czasie jeszcze jedna kanonierka o nazwie Duyenne. Załogi obu tych jednostek były przygotowane na ewentualne wynurzenie U-bota, a ich artylerzyści i działonowi gotowi do otwarcia zmasowanego ataku z działu i karabinów maszynowych w kierunku U-175. Tymczasem wewnątrz jednostki, która zdołała wynurzyć się na powierzchnię atlantycką, Bruns doszedł już do siebie i rozpoczął wspinaczkę po metalowej drabince w górę kiosku do włazu. Po chwili otworzył go i zaraz po wyjściu na pomost wpadł pod niespodziewany i zmasowany ostrzał przeciwnika. Trudno powiedzieć, ile razy wówczas został postrzelony. Niemniej jego ciało po zaledwie chwili było już tak zmasakrowane, że kilka chwil później opuszczający w pośpiechu niemiecką jednostkę pozostali członkowie załogi nie zdołali go rozpoznać w znajdującej się na pomoście okrętu bezwładnej bryle. Zaledwie niektórzy z nich, kryjąc się przed ostrzałem, dostrzegli w tej zmasakrowanej tkance kawałek palca z charakterystycznym dla Brunsa sygnetem i zrozumieli wówczas, że krwista masa na pomoście U-175 jest tym, co pozostało po ich dowódcy. Pomimo śmierci Brunsa, ewakuacja z U-175 trwała dalej. Podczas jej trwania ostrzał amerykańskich karabinów maszynowych przez dłuższy czas nie został wstrzymany, pomimo że było oczywistym, iż U-bot nie zamierza atakować jednostek US Navy. Na jego pokładzie wybuchła częściowa panika. Wielu niemieckich marynarzy bezładnie rzucało się do wody z pomostu. Z kolei inni próbowali naprędce naprawić uszkodzenia, jednak bez większego rezultatu. W końcu jednak, kiedy wszyscy członkowie załogi U-175 opuścili pokład jednostki, amerykański ostrzał zamilkł. W jego wyniku zginęło łącznie 13 Niemców spośród całej 54-osobowej załogi. Co ciekawe, ostrzał ten przyczynił się także do śmierci jednego marynarza US Navy oraz uszkodził co najmniej jeden ochroniany statek z konwoju.
kiedy tylko U-175 opustoszał, bezwładnie unosząc się na powierzchni tafli wodnej Atlantyku. W amerykańskim dowództwie zrodził się plan przejęcia tej niemieckiej jednostki. W tym celu na kanonierce Spencer oddelegowano 6 ludzi wchodzących w skład drużyny abordażowej, która na specjalnie do tego celu wyznaczonej łodzi ruszyła w kierunku U-bota. Po paru chwilach udało się dotrzeć na miejsce, lecz dostanie się do wnętrza jednostki nie było rzeczą prostą, przede wszystkim przez liczne odkształcenia metalowej konstrukcji jego kiosku, powstałe na skutek huraganowego ostrzału przeciwnika. Poraził ich też widok zmasakrowanych niemieckich ciał, wciąż leżących na pomoście jednostki. Kiedy wreszcie członkowie amerykańskiej grupy abordażowej weszli do wnętrza U-bota, zdali sobie sprawę, że nabiera on w bardzo szybkim tempie wody i ewentualne przeszukanie jego wnętrza nie jest już możliwe. Ostatecznie dostali oni rozkaz od swojego dowództwa, aby ewakuować się z niemieckiej jednostki. Zanim jednak do tego doszło, jeden z członków grupy abordażowej wrzucił do wnętrza U-175 granat, aby zabić jeszcze tych Niemców, którzy być może wciąż przebywali na jego pokładzie, a następnie cała grupa Amerykanów powróciła na pokład kanonierki Spencer. Nie udało im się przejąć nic istotnego. Wszystkie tajemnice znajdujące się na pokładzie U-175, na czele z maszyną szyfrującą Enigma, zaległy ostatecznie na dnie Atlantyku. W przeprowadzonej akcji ratunkowej łącznie z wody udało się podjąć 41 niemieckich marynarzy, którzy zostali rozlokowani na pokładach kanonierek Spencer i Duyenne. Zaopatrzono ich wówczas w ciepłą odzież, jedzenie i pomoc medyczną, a następnie trafili oni do niewoli, w której pozostali aż do końca wojny. Z kolei dalsza walka o konwój HX-233, pomimo zatopienia U-175, nie dobiegła końca. Konwój ten był atakowany jeszcze przez kilka innych U-botów. Ataki były tak intensywne, że alianckie dowództwo postanowiło wzmocnić jego osłonę kilkoma dodatkowymi jednostkami nawodnymi, a także lotnictwem. W końcu, zdając sobie sprawę z alianckiej przewagi, niemieckie U-boty odpuściły, a konwój HX-233 przy stracie zaledwie jednego statku dnia 21 kwietnia 1943 roku zawitał wreszcie do bezpiecznego schronienia, jakim był port w Liverpoolu. Z kolei kapitan leutnant Heinrich Bruns zapłacił najwyższą cenę za bardzo znamienną cechę swojego charakteru. Tą cechą była jego odwaga.